Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Po raz 18 do Wrocławia przyjechali ci, którzy lubią słuchać opowiadań, którzy lubią krótkie, ale ważne historie. Lubią zastanawiać się także nad granicami tych opowieści. 18 Festiwal Opowiadania trwa, a my przyglądamy się w alfabecie Wojtusika temu, co może wydarzyć się właśnie między słowami, a także w słowach. Teraz nagrywasz? Tak. Agnieszka Wolny-Hamkao, poetka, pisarka, autorka i organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. To pełnoletność to jest dobra pełnoletność festiwalu? Myślę, że tak, chociaż za każdym razem robimy festiwal gdzie indziej, jak zauważyłeś, bo towarzyszysz nam już nie pierwszy raz, więc ten festiwal się zmienia, to jest taki festiwal site specific i my naprawdę jesteśmy zupełnie inni za każdym razem. Czyli to jest powiedzmy, jakby to powiedzieć, no niby ta osiemnastka, to jest wieczna osiemnastka, jakby dalej, no nie dojrzewamy, nie starzejemy się, jeżeli to jest dojrzałość, to może trochę pewnie się czujemy w sprawach organizacyjnych. Natomiast musimy być czujni, musimy śledzić literaturę, musimy szukać progresu, szukać tego, co gdzieś ten system... Gdzieś ten system dezintegruje. Znaczy w pewnym momencie, jak dojrzewa się w ogóle, to jakby ma się własną strukturę i kolejne lektury i doświadczenia nabudowują cię w tym miejscu. A w młodości chodzi o niszczenie i chcielibyśmy zachować tę dezintegrację. To nie jest łatwe. Także mam nadzieję, że za każdym razem, że to koniec, że więcej jakby no, nie będziemy starsi niż 18. Zasadne spostrzeżenie z bardzo prostego powodu, że bardzo łatwo jest później, będąc dorosłym, stać się strażnikiem rewolucji, a tu jednak ciągle trzeba czas robić w literaturze rozróbę, wyrobić rozróbę w krótkich opowieściach, opowiadaniu, patrzeć na nie z bardzo różnych stron. Kolejna edycja festiwalu jest tego najlepszym dowodem. Badacie też granice, to jest ważne. Ale spójrz tam za szybę, tam stoi grupa bardzo młodych ludzi, większość z nich to są doktoranci, niektórzy to są młodzi poeci i prozaicy, młodzi krytycy. To jest to, co będziemy czytać za kilka lat, już to czytamy w tej chwili. Tutaj Helena, Sól Ziemi Naszej, wspaniała aktorka, wybitna, dramaturgiczna, o pięknym głosie. To jest nasz festiwal w tym roku. Więc czy badamy granice? Nie tylko badamy, ale je przekraczamy cały czas, mam nadzieję, przy każdej możliwej okazji. Zmieniają się miejsca, ale co chwilę też zmieniają się konteksty dyskusji. Że to nie jest tak, że wybraliśmy sobie jeden temat i będziemy dyskutować i tam wyciągać z tego tematu przez tydzień. Nie, absolutnie nie. Rzeczywiście tematów jest kilka, znaczy zawsze jest bardzo dużo tematów do przedyskutowania. Każdy nowy tekst jest takim tematem. Ja podejrzewam, że my moglibyśmy w tej dużej ekipie ludzi przedyskutować wiele rzeczy. Czy ty możesz ze mną wyjść na dwór? Mogę. Mogę, idę z tobą z mikrofonem. Tym ludziom, którzy będą dobrze za chwilę czytać. Cześć! Słuchajcie, nagrywamy podcast z Wojtusikiem. Ja chciałam wam zrobić tutaj zdjęcie. Nie, z wami właśnie macie być. Ale pokażcie mi się też, zrobimy wam zdjęcie. Chodźcie. Agnieszka to teraz organizuje. Tak. Dobra, teraz ustawcie się tak i mówcie coś. Agnieszka właśnie teraz nas ustawia wszystkich. To jest tak zwany nieprzewidziany performance zdjęciowy. Tak, nagrywa Wojtusik, tak, nagrywa. Nie wiem wprawdzie, jak nagrywać audio, foto, ale szkoda, że Państwo tego nie widzą, mogę tylko tyle powiedzieć. Ale Marcin zrobi zdjęcie za chwilę z takiego podestu, piedestału i zagoni Agnieszkę do prowadzenia kolejnego spotkania. Tak, wszystko dzieje się tutaj zgodnie z tendencjami performatywnymi, czyli nikt nie wie, co się dzieje, ale wiadomo, że za chwilę będzie kolejne spotkanie. Jednym z miejsc, w którym odbywają się spotkania w ramach festiwalu, jest księgarnia Tajne Komplety. Tutaj wchodzimy na panel dyskusyjny, wtedy nawet kiedy dzwony dzwonią, z udziałem Wita Szostaka, Anny Nasiłowskiej, Radosława Jurczaka. Temat zadany to praca hybrydy, czyli opowieści hybrydowej, w której wiele się może zdarzyć i w której ciekawym tematem jest granica, czy też są granice tej opowieści. Profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, autorka, badaczka, powieściopisarka, poetka, Wit Szostak, autor, powieściopisarz, stylista, filozof,
który chętnie zresztą to oprzyrządowanie filozoficzne do rozmowy na temat książek włącza, więc te rozmowy są zawsze bardzo ciekawe, bo dostajemy jeszcze to pole do rozpracowania. Paweł Kaczmarski, doktor, wykładowca, też jeszcze nie doktor, ale doktorant na dwóch kierunkach, na kulturoznawstwie i na polonistyce. I doktor Marta Koronkiewicz, znakomita krytyczka, równie ważny głos krytyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o polską poezję współczesną. Radosław Jurczak pracuje właśnie nad hybrydową powieścią i od strony warsztatu będzie nam mógł opowiedzieć o tym, jak ta praca wygląda, jakie są zagrożenia i jakie są szanse, jakie otwarcia przynosi taka hybrydowa forma, ale także jest pilnym czytelnikiem między innymi książek Ann Carson. Wit Szostak jest autorem książki Szczelinami, o której Państwo na pewno słyszeli, bo jest to, jak to się mówi, książka hype'owana i znajduje się także w mainstreamie, jeśli chodzi o polską literaturę. Tak, no rzeczywiście jestem tutaj, z tych trzech książek wymienionych jestem to jedynym dostępnym na miejscu autorem, więc koniecznie w związku z tym mam najwięcej coś do powiedzenia na ten temat, ale no, mój pomysł był taki, żeby powołać do życia narratorkę, która będzie się wypowiadała za pomocą poezji. I w pewnym sensie jest to jakby cała ta rama jest moja i oczywiście no, każde słowo, które napisałem, które jest napisane, jest moje. Natomiast mam poczucie, że ta książka pod wieloma względami nie jest moja. To znaczy ona nie opowiada mojego świata, ona nie opowiada jakiejś mojej wizji świata. Ja za każdym razem musiałem się wybijać ze swojego rozumienia rzeczywistości, żeby napisać kolejny fragment, kolejny wiersz, jak powiedziała Agnieszka. Bo główny problem jest taki, że się nie czuję poetą. I to nie jest kwestia mojej nieśmiałości w tej kwestii, po prostu ja nie jestem poetą i nie będę pisał nigdy już wierszy. Prawda? Nawet mam wątpliwości, czy to, co napisałem, jest wierszami. I tutaj nie chodzi mi o samą formę tego, co tam zostało zapisane, prawda? Bo to pod pewnymi względami formalnymi spełnia wymogi wierszy, ale też wydaje mi się to za pośredniczenie i wymyślanie za każdym razem narratorki, która opowiada o swoim własnym życiu, swoim własnym świecie, jakoś za pomocą wierszy, czyli też formy, która o tym świecie mówi nieco inaczej niż na przykład proza czy zapis diarystyczny, prawda? Powoduje, że mam poczucie, że ta książka jest gdzieś jakoś nie moja w tym najgłębszym sensie. Więc kiedy miał powiedzieć, kto ją napisał, to napisała ją ona. Ona nawet nie ma imienia, ja sobie w notatkach zapisywałem ją jako ona z dużej litery, czasami jako poetka. Potem, kiedy pojawia się w tej książce jeszcze jedna ona na kolejnym poziomie, to musiałem, żeby się nie pogubić w tym wszystkim w notatkach własnych, także musiałem wprowadzić jakieś dodatkowe tutaj oznaczenia, ale to jest jej książka, a nie moja. Mój jest pomysł i rama, natomiast to nie jest mój świat i to nie jest mój sposób mówienia też o świecie. Więc wyszedłem bardzo daleko poza siebie i w tym sensie trudno mi też uznać się za takiego autora, który podpisuje się pod wszystkim i zagarnia wszystko w tej książce, jak czasami autorzy miewają, a czasami ja nawet miałem względem innych swoich książek, prawda, że jakoś one są jakoś wyszarpane ze mnie w takim jakby najgłębszym tego słowa znaczeniu. W czasie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu rozmawialiście o hybrydzie w opowieści. Czym ta hybryda jest dla ciebie? Jak na to patrzysz? Dlatego, że wy już dyskutowaliście bardzo głęboko, a część pewnie czytelników czyta tekst i nie wie, że to hybryda. Myślę, że hybryda jest dość łatwa do rozpoznania, dlatego że jest to bardzo wyraźne mieszanie gatunków i rodzajów literackich. Takim tekstem, o którym mówiliśmy, to jest na przykład Blady ogień Nabokowa, gdzie najpierw mamy poemat poetycki, a później, to jest właściwa część powieści, to są przypisy do tego poematu, które są interpretacją, a więc próbą wyciągnięcia życia i epizodów z życia autora tego poematu w formie już prozatorskiej, przez komentatora, interpretatora, który próbuje to zrobić, a więc jest współgranie i poezji, i prozy. W przypadku mojej książki Szczelinami jest to próba opowiedzenia w formie powieściowej o życiu bohaterki, narratorki, ale narratorka wypowiada się o sobie tylko za pomocą wierszy. To jest zbiór jej tomików poetyckich wydawanych na przestrzeni 25 lat. A więc hybryda jest to rodzaj zbadania możliwości połączenia rozmaitych form wypowiedzi literackiej, na przykład poezji i prozy, ale też myślę poezji i tekstu dyskursywnego i zobaczenia, czy to nam coś daje więcej, czy nam coś więcej odsłania na temat świata, na temat rzeczywistości, na temat człowieka. To jest jakaś próba szukania nowych sposobów opowiadania i mam nadzieję, że to nie jest tylko pusty eksperyment, tylko to jest raczej próba poszerzania naszego pola literackiego, a nie tylko zabawa tymi formami narracyjnymi. Czyli to jest trochę tak, że w Szczelinami możemy się zastanawiać też trochę nad tym, kto nam tą historię opowiada, twoja bohaterka czy Wit Szostak?
Tak, bo do końca nie jest jasne, kto jest tak naprawdę tego autorem. To znaczy, ja jestem podpisany na okładce, natomiast robię wszystko, żeby czytelnik w pewnym momencie wszedł w opowieść poetki o niej samej. Gdzieś tam z tyłu głowy będzie miał świadomość, że to jest książka Wita Szostaka, natomiast koniec końców jest to narratorka, która jest tutaj zupełnie niezależna i ona jest bardzo różna ode mnie. Po pierwsze jest kobietą, po drugie jest poetką. To jest coś, co nas bardzo dystansuje. Ja, mimo że napisałem w tej książce 300 wierszy, nie czuję się poetą i nie będę pisał nigdy wierszy. To jest forma stworzona tylko dla tej konkretnej książki. Tak więc bardzo wiele nas różni. Też światopogląd, relacje ze światem, relacje z ludźmi, to nie są moje doświadczenia, to nie są moje sposoby przeżywania świata, więc to pytanie cały czas w czytelniku powinno pozostać, a jednocześnie chciałbym, żeby zanurzył się w tę opowieść, żeby w nią uwierzył i szukał jakichś przesmyków, właśnie szczelin do życia tej bohaterki i próbował z tych okruchów, którymi są wiersze, zrekonstruować jej życie. Tutaj pojawia się kilka wątków jeszcze, ale między innymi wątek fabuły albo afabularności takiej opowieści, o którym zresztą też trochę rozmawialiście w czasie spotkania na festiwalu. Ale to, co mnie ciekawi, to jest też ta perspektywa być może prosta albo nawet prostacka, ale ona jest dla mnie arcyinteresująca, bo ktoś może przeczytać szczelinami i pomyśleć sobie, to była słaba poetka. I co wtedy? Kto za tą słabą poezję odpowiada? Ona czy Wit Szostak, który stworzył tę opowieść? Tak, tu oczywiście mógłbym się bronić, twierdząc, że celowo stworzyłem słabą poezję, ale oczywiście byłoby to naiwne. Ja nie jestem poetą, więc zakładam, że te wiersze zapewne nie są świetnymi wierszami. Redaktor tej książki, Wojtek Bonowicz, powiedział, że one są na tyle przyzwoite, że można je puścić wszędzie, że wstydu nie ma. Natomiast nie są to rzeczy wybitne. Ja mam tego świadomość. To nie była moja próba wejścia kuchennymi drzwiami do świata polskiej poezji, że nagle, prawda, po iluś latach pisania prozy, nagle, prawda, zgłosiłem akces, tak, jestem również poetą. Nie jestem poetą. W gruncie rzeczy ten pomysł powieściowy udałby się, gdyby ona była skrajną grafomanką. Gdyby była poetką, która w takiej formie częstochowskich rymów rymuje bardzo kiepskie wiersze, bo istotą tego projektu było nie to, żeby stworzyć, czy silić się na stworzenie świetnej poezji, na którą mnie nie stać po prostu, bo ja władam inaczej językiem i dla mnie te najbardziej wyrafinowane regiony współczesnej poezji są po prostu niedostępne. Niedostępne przede wszystkim pisarsko w tym kontekście, ale również czytelniczo. To znaczy ja staram się mieć dość dobre rozeznanie polskiej współczesnej poezji, natomiast są wybitni polscy poeci, których ja nie rozumiem. Nie mam czegoś takiego z prozą, to znaczy nawet najtrudniejszy rodzaj prozy jestem w stanie jakoś ugryźć, natomiast z poezją mam tak, że nie wiem. Nie wiem, co z tym dalej zrobić. Więc ja mam świadomość, że poruszam się w bardzo grząskim gruncie. Ale tak jak mówię, ten zamysł powieściowy był taki, żeby próbować za pomocą wierszy opowiedzieć o życiu. Wiersze są bardzo fragmentaryczne. Wiersze na ogół nie opowiadają historii, czasami są w niej jakieś okruchy historii. 300 wierszy to jest dość dużo, ale jednocześnie jak zobaczymy, że ona opowiadała te 300 wierszy, czy pisała te 300 wierszy przez ćwierć wieku, to wychodzi nam mniej więcej wiersz na miesiąc. No co można powiedzieć, jeżeli ma się pół stroniczki na miesiąc, prawda? Ile można tego życia zawrzeć? Być może jakąś esencję, ale wiele przez te wiersze przecieka, prawda? Wiele jest pomiędzy tymi wierszami. Więc mnie interesowało raczej to w formie wierszowej, a nie to, żeby to były super świetne wiersze. Jak mówię, ten projekt by się również bronił w sensie prozatorskim, gdyby to były kiepskie wiersze, prawda? W takim sensie, jak narrator książki, o której kiedyś rozmawialiśmy, 100 dni bez słońca, jest grafomanem, prawda? Starałem się, żeby zarzut grafomanii nie wpadł na mnie jako Wita Szostaka, tylko żeby grafomanem był Lechław Srebroń, a ja byłbym tym, który ubiera się w kostium grafomana i to mi się chyba udało, to znaczy recenzje szły i recepcja tej książki szła właśnie w tym kierunku. Podobnie jest tutaj. Więc te wiersze mogą być przeciętne. Mam nadzieję, że są co najmniej przeciętne, żeby się projekt bronił. Z tego, co pamiętam, Łukasz Orbitowski w swojej najnowszej powieści stwarza takiego bohatera, który spisuje swoje doświadczenia, żeby odkryć historię z przeszłości. Jest to facet, który kompletnie nigdy wcześniej nie pisał i Łukasz Orbitowski w rozmowie ze mną mówił, że zresztą mówił o tym często w wywiadach, że stworzył tę postać w momencie, kiedy wpadł na taki pomysł kreacji postaci w momencie, kiedy sam dotarł do takiego momentu, że on już chyba nie potrafi pisać, że gdzieś tam się wyczerpał pisarsko. I potem sobie wymyślił, że jeżeli to będzie słabe, to zgoni na bohatera, że przecież on po prostu słabo tą fabułę sklecił, bo to przecież on w pierwszej osobie pisał. Ale pytanie jest jeszcze inne, bo do tego zmierzałem, bo ten wątek fabularności, afabularności też gdzieś w waszej dyskusji się pojawił. Ja mam wrażenie osobiście, bardzo subiektywnie, że krótka forma jest bardziej taką, jaką jest opowiadanie, o którym tutaj na festiwalu, czy opowiadanie, o których rozmawiamy, bardziej sprzyja eksperymentom formalnym, to znaczy, że bardziej ta forma przyjmuje różnego rodzaju, no właśnie, nawet nie zabawy,
próby przełamania, przekroczenia granicy, bo łatwiej nam się w takiej krótszej formie, czy mini powieści, czy opowiadania, połapać niż kiedy mamy ogromną opowieść, tak jak, nie wiem, no, był przytaczany Georges Perec, czy kilku innych autorów z tego nurtu, gdzie oczywiście jest ten matematyczno-logiczny bardzo trop, no ale jednak w takim pierwszym czytaniu to jest dużo trudniejsza opowieść, a opowiadania nie zawsze muszą mieć, mają zawsze początek, środek i koniec, ale cała reszta to jest trochę, jak tutaj obserwuję na festiwalu często, także hulaj duszo, sprawdźmy, czy ten gatunek to utrzyma. Jak na to patrzysz, jak czytasz opowiadania? No właśnie w ten sposób, to znaczy ja traktuję opowiadania, tu powiem bardziej jako pisarz niż jako czytelnik, jako poligon doświadczalny, to znaczy to jest dla mnie, ta krótka forma jest dla mnie możliwością sprawdzenia rozmaitych strategii narracyjnych, zanim rozpędzę się i będę je próbował aplikować do większej formy, czyli do powieści. Wydaje mi się też, że awangardowość i eksperymentator w literaturze czasami jest na tyle wymagające względem czytelnika, że, no mówiąc krótko, rozciągnięte na kilkaset stron staje się nieznośne, prawda? To znaczy niewiele jest eksperymentów literackich, które potrafią przykuć uwagę czytelnika na kilkaset stron, prawda? Natomiast kiedy jest tych stron mniej, wtedy można się zachwycić pewnym pomysłem formalnym, bez tego zmęczenia, które jest, no jeszcze 300 stron mam doczytać, prawda? Nie wiem, czytając, powiedzmy, nie wiem, bez, no i tutaj możemy wymyślić, prawda, sobie rozmaite formy. Więc jeżeli bym prześledził moje opowiadania, które w ciągu ostatnich lat napisałem, kilkunastu, to są pewne poligony doświadczalne i bardzo często potem w powieściach wydawanych po tych opowiadaniach można znaleźć pewne strategie, które testowałem w tych opowiadaniach. Więc ja to traktuję jako eksperyment. Jako zabawę, ale zabawa, która nie jest tylko taką czystą grą i jej celem nie jest tylko sama zabawa, ale właśnie poszerzenie pewnego pola sposobu opowiadania i zobaczenia, czy to będzie działało. Jeżeli to działa w opowiadaniu, to wtedy dopiero być może mogę się porwać na powieść, bo być może to zadziała w powieści, prawda? Jeżeli nie zadziała w opowiadaniu, to na pewno powieści nie zadziała. Takie mam przekonanie. Na festiwalu opowiadania ważne są też noce. To na przykład noc opowiadań czeskich. Posłuchajmy fragmentu opowiadania Sklejeni Wratisława Karleca, który jest gościem na festiwalu. To opowiadanie w przekładzie Agaty Wróbel i w interpretacji Doroty Furmaniuk i Piotra Mokrzyckiego. Nie czuł bólu. Co najwyżej lekkie spędzenie. Nie wiem. Trzyma się fest. Odpowiedział pan Rezner. Chyba będziemy musieli kopnąć się na SOR. Lekarz, który dyżurował na pogotowiu, niepomiernie się zdziwił i poprosił o konsultację chirurga. Ten zdziwił się równie bardzo, po czym skonstatował, że operacja wiązałaby się z niemałym ryzykiem. Panowie mieli bowiem pecha skleić się w mocno kłopotliwym miejscu. Z jednej strony znajdowały się węzły chłonne, odpowiadające za apetyt i koordynację czuciowo-ruchową w trakcie oddawania moczu. Nie można było zatem wykluczyć, że pan Rezner zupełnie straciłby radość z jedzenia i już nigdy nie trafił do muszli. Z drugiej zaś biegły nerwy, które wpływały na ruch oraz czucie w obrębie lewej ręki. Tomaszowi groził więc paraliż i gwałtowne ataki mrowienia. Dodajmy, że pan Jan Daczek był mankutem. Co gorsza, pojawiły się komplikacje natury formalnej. Urzędnicze tabelki nie uwzględniały bowiem podobnych przypadków. Nasuwała się też wątpliwość, z czyjego ubezpieczenia należałoby właściwie pokryć koszty operacji. Dwóch sklejonych nie oddzielała żadna wyraźna granica. Nie dało się jasno orzec, gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi. Przy czym ingerencji chirurgicznej w tkankę pana Jandaczka nie można było opłacić z polisy pana Reznera i vice versa. Z autorem Sklejonych udało mi się porozmawiać tuż po spotkaniu, nocnym czytaniu opowiadań czeskich. Wratisław jest też tłumaczem literatury dla dzieci z języka angielskiego na język czeski. Zapytałem o to doświadczenie słuchania swojego opowiadania w interpretacji aktorskiej i w tłumaczeniu na język polski. Jest to hrozně piękny pocit. Souvisí to asi z tym, że ja sam se żywym jako przekładatel. Takže často jsem na té druhé straně té barikády a jsem ten, kdo překládá, takže když najednou někdo tuhle práci, kterou já obvykle dělám, tak
dělá za mě, tak je to vlastně ohromně jako ulehčující pocit, jako konec konců vždycky, když někdo jiný za člověka udělá práci nějakou. Tak więc jest to bardzo miłe uczucie dla mnie, bo sam utrzymuję się z przekładu, więc często jestem po tej drugiej stronie barykady, więc jest to spora ulga, kiedy widzę, że ktoś inny wykonał tę pracę. Myślę, że wszyscy lubimy, kiedy ktoś inny wykonuje za nas naszą pracę. Słuchając twojego opowiadania, miałem bardzo różne skojarzenia. Ty lubisz, jak to, co tworzysz, albo to, co robisz, gdzieś szufladkuje się, że to jest podobne na przykład, nie wiem, do tego, jak pisze ktoś, albo że ten poziom absurdu jest podobny do... Nie będę na razie wymieniał nazwisk tych autorów. Czy lubisz w ogóle taki rodzaj porównania, porównywanie? Není od věci, když je to trochu jako něco, protože když lidi slyší něco, co je naprosto mimo jejich zkušenost, tak většinou je to tak, že ta jejich pozornost vypne a už se moc nechytnou. Když je to trochu, že to něco připomíná, tak to je dobře, protože tím toho člověka chytíš, ale potom to musí někam pokračovat, nesmí to u toho zůstat. Musí se od toho, že to trochu něco připomíná, pokračovat někam dál, jako že se ten člověk něco nového dozví, někam se to rozvine, ta asociace, a někam se to posune. Kdyby to zůstalo u té asociaci samotný a u toho, že to něco připomíná, no tak to je celkem k ničemu. Myslím, že to nie jest źle, jeśli tekst trochę przypomina coś innego. Powiedziałbym, że to pozwala przykuć uwagę, ale ważne, żeby na tym się nie skończyło, żeby to rozwinęło się gdzieś dalej. W momencie, kiedy nie ograniczamy się jedynie do tego pierwszego skojarzenia, kiedy to jest po prostu taki punkt odbicia, wtedy to nie jest nic złego, te skojarzenia czy podobieństwa. No to teraz ci zdradzę, że jak słuchałem, to miałem 3 skojarzenia, 3 nazwiska. Edgar Keret i jego opowiadania, które też są absurdalne. Roland Topor i jego opowiadania, które też są absurdalne. A historia tego złączenia gdzieś kojarzyłem się z równie absurdalną, ale piękną, jednym z opowiadań Cortazara, które opowiada o tym, że idzie facet ulicą i nagle zaczyna się zapadać w ziemię. Pewne przekroczenie pewnej granicy normalności, które staje się punktem wyjścia do śmiesznej, strasznej, ale prawdziwej opowieści. No tak to pro mnie určitě nejsou tyhle jména žádná ostuda, že bych se to hanbil. A pokud mám rád tuhle polohu, kdy tu groteskní polohu, kdy to směšný se snoubí s nějakým děsivým, tak pokud se mi to tam podařilo tohle zachovat, tak jsem rád. A myslím, že mě samotného vždycky baví texty, v kterých se nějak snoubí protichůdné emoce a který stojí jako navíc základech zároveň, který třeba i zdánlivě si nějakým způsobem odporujou, ale zároveň spolu nějak hrajou a vytváří nějaký nový celek. Te skojarzenia raczej mi pochlebiają, muszę powiedzieć. Nie czuję wstydu, słysząc, że takie właśnie nazwiska się panu nasunęły. Ja bardzo lubię się poruszać w tej przestrzeni groteski. Lubię, kiedy to coś śmieszne jednocześnie spotyka się z tym, co nas jakoś przeraża, niepokoi. Kiedy słuchając czy czytając dany tekst, czujemy jakieś sprzeczne emocje, kiedy jest jakaś gra tych przeciwieństw. Myślę, że to jest ciekawe. Pojawiło się w czasie spotkania ważne słowo granica. W czasie festiwalu opowiadania jednym z wątków w czasie dyskusji jest przekraczanie tych granic opowiadania, sposobów na... No i tu pojawia się pytanie, czy dla ciebie opowiadanie jest taką formą bezpieczną formalnie? Lubisz tą krótką formę, bo ona jest dość trudna. Dla mnie opowiadanie wydaje mi się najtrudniejszym takim zadaniem dla pisarza, paradoksalnie. Chociaż wydawałoby się, że krótka forma to jest coś, co może nas wyzwolić. To jest tak, że pro każdego ta jest inna forma ciężka, zależy to, jaki, który autor ma dyspozycję. Pokud někdo zkrátka je
trpělivý a zároveň má lehké pero, tak se mu dobře píšou romány. Pokud někdo jako já není úplně člověk, který by oplýval vnitřní disciplínou a nedokáže vysedět ty dlouhé formy, ale zároveň třeba dokáže ty věci nějak jako originálně, doufám, uchopovat, tak mu jdou líp povídky. Já myslím, že se nedá říct, že jedno je těžší a jedno lehčí, že to spíš je vždycky daný tím, co, jaký autor k čemu má dispozice a co komu jde. Ale určitě to není tak, že by povídka byla jako lehčí žánr. Prostě na tom malý ploše musí prokázat stejné kvality a musí to být stejně objevný a zajímavý jako nějaký tlustý román. Myślę, że nie da się, nie można tak uogólniać, że ten gatunek jest prostszy czy trudniejszy. To zawsze jest kwestia bardzo indywidualnych pisarskich predyspozycji. No i z jednej strony mamy pisarzy, którzy są na przykład cierpliwi, jednocześnie mają lekkie pióro, tym lepiej przychodzi, czy łatwiej przychodzi pisanie powieści. A są też ludzie tacy jak ja, którzy nie są być może wzorami samodyscypliny. Nie potrafią wysiedzieć tej długiej powieści, ale jednocześnie potrafią w oryginalny, mam nadzieję, sposób uchwycić coś na tej mniejszej przestrzeni. Ale myślę, że nie można powiedzieć, że to jest prostsze, a to jest trudniejsze. Zawsze to jest kwestia bardzo osobista. Na pewno nie można powiedzieć, że opowiadanie jest prostszym gatunkiem, bo tak naprawdę na tej małej przestrzeni musimy zrobić to samo, co ktoś robi na tej dużej przestrzeni powieści. Udało mi się na chwilę złapać na Wyspie Słodowej we Wrocławiu Ulę Rybicką z Fundacji Żydoteka, która była kuratorką spotkań w ramach jednego z elementów Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który rozpoczął się w środę, a tym jednym z elementów była Noc Opowiadań Żydowskich. Co tak naprawdę wydarzyło się podczas tego wieczoru? Wiem, że było bardzo fajnie. Oczywiście, że było bardzo fajnie. Rzeczywiście Festiwal Opowiadania zaczął się od Nocy Opowiadań Żydowskich. Tak naprawdę był to wieczór pełen opowiadań takich literackich i hagiograficznych. Były to różne opowiadania, dlatego że różni byli autorzy. I zaczęliśmy nietypowym literackim spacerem po dawnej dzielnicy żydowskiej. Robiłam to pierwszy raz, ale z pełną satysfakcją wprowadziłam literaturę żydowską na ulicę Wrocławia. I czytaliśmy największych pisarzy żydowskich, czyli Franza Kafkę, Brunona Schulza, Izrael Joshua Zingera i oczywiście mojego ukochanego Edgara Kereta. Jak Ula, to nie może zabraknąć Kereta. Co wybrałaś? Wybrałam dwa opowiadania, Strzelają do Tuwi i Alergie. Motywem przewodnim tego spaceru był pies w opowiadaniach żydowskich i chciałam wybrać właśnie coś takiego nietypowego, niekojarzonego z literaturą żydowską i mimo, że ten pies nie jest kojarzony, to tak naprawdę jest bardzo częstym motywem. Nie jest motywem jednoznacznym, bo dla ortodoksyjnych Żydów jest to coś niekoszernego, nieczystego i wcielenie złej siły. Natomiast dla świeckich Żydów jest to pies przyjaciel człowieka, więc kluczem właśnie do wyboru tych opowiadań była postać psa. Był to bohater, chociaż u Franza Kafki w jednym z moich ulubionych opowiadań pod tytułem Dociekania psa był to pies narrator, pies filozof, który opowiadał o różnych ciekawych i skomplikowanych rzeczach zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Jak wybierając te utwory do tego czytania, jaką ten pies pełni rolę, na przykład u Kereta, który lubi generalnie bawić się formą, lubi absurd, no i jest mistrzem opowiadania. Zgadzam się w pełni. Jest to tak naprawdę opowieść o psie taką chyba, jaką znamy w kulturze europejskiej, czyli przyjaciela człowieka. Aczkolwiek pojawia się też taki dosyć wściekły pies w tym utworze Alergie, ale on jest jednocześnie wściekły i
kochany, na tyle kochany, że jego opiekun naprawdę robi wiele dla niego w tym opowiadaniu, bardzo wiele, i w pewnym momencie też trochę zachowuje się jak pies, ale to nie będę zdradzać szczegółów. Rozpoczęliśmy ten spacer opowiadaniem Nemrod Brunona Schulza, nie tylko dlatego, że to są takie jakby narodziny pieska, psiaka, szczeniaczka, którego potem rzeczywiście zabraliśmy na spacer, ale też dlatego, że obchodzimy niedługo w listopadzie tragiczną śmierć Brunona Schulza, okrągłą. Jest to rok Brunona Schulza. Bruno Schulz pochodzi z Drohobycza, tak jak moi przodkowie. Jest mi to bardzo bliski autor, więc chciałam tak dosyć mocno podkreślić jego obecność i żeby wybrzmiał właśnie w tak pięknym, uroczym, czułym, no naprawdę pełnym miłości i zachwytu do zwierząt opowiadaniu. Ty jesteś keretofanką, filką. Co najbardziej dla ciebie jest intrygującego w keretowskich, krótkich opowieściach? Bo rzeczywiście no, ma on w sobie coś takiego, co stwarza opowiadania kereta jako dla mnie taką kategorię osobną, jeżeli chodzi o opowiadania. Keret jest pisarzem niesamowitym, rzeczywiście nie bez powodu okrzykniętym mistrzem krótkiej prozy. Dla mnie on jest ważny z wielu różnych powodów. Na przykład, jeżeli mówimy o tych motywach literackich, to dla mnie jest to istotne, że on w takim postmodernistycznym stylu sprowadził tą literaturę do nieliterackiego języka, opowiada swoje historie tak jakby siedział z nami przy piwku w barze, jednocześnie podejmując bardzo ważne tematy i dotykając tego samego sedna, którego dotyka literatura wysoka. Uwielbiam jego opowiadania. Był on takim wywrotowym pisarzem w prozie hebrajskiej, kiedy zaczynał. Myślę, że Polacy też go uwielbiają i dla mnie to też jest ważne, żeby pokazać, że literatura żydowska to jest nie tylko martyrologia, nie tylko II wojna światowa, zagłada, czy wcześniej sztetl, ale także współczesne życie takich normalnych, wyluzowanych ludzi, którzy mają swoje problemy i muszą je jakoś przepracować, i my z Keretem przepracowujemy te różne tematy właśnie poprzez tą bardzo krótką formę. Ale oprócz samego czytania, oprowadzania i zwiedzania była także ważna część związana z dyskusją. Dyskusja poświęcona opowiadaniom chasyckim, czyli taka trochę druga noga tego wieczoru. Tak, zgadza się. Druga i nieco świętsza noga tego wieczoru. Prowadziłam rozmowę z profesorem Marcinem Wodzińskim, kierownikiem judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, który jest wybitnym światowym znawcą kultury, historii i literatury hasyckiej, jednocześnie który pracuje wraz z zespołem nad antologią opowiadań hasyckich, która ma się ukazać w przyszłym roku, i zdradził on tajniki tego, jak wygląda i jakimi prawami rządzi się ten specyficzny gatunek, jakim są opowiadania hasyckie. Jest to bardzo ciekawe, bo kontrastowały one z tym motywem przewodnim. Tak jak powiedziałam wcześniej, czule głaskaliśmy i obejmowaliśmy i wręcz całowaliśmy po pysku psa. Natomiast dla hasydów jest to zwierzę nieczyste, pojawiające się w dość tragicznych okolicznościach, i profesor Wodziński właśnie opowiadał o tych tematach tabu, o tematach sakrum w opowiadaniach hasyckich. Mówił do publiczności jak taki współczesny cadyk, więc myślę, że była to też bardzo ciekawa i dosyć nieoczywista część tego wieczoru. Jeśli zapytasz mnie, czy żałujemy, że nas tam nie było, to oczywiście potwierdzam, bardzo żałujemy, ale nie można być wszędzie, a z drugiej strony, od czego jest podcast Alfabet Wojtusika, aby także o takich wydarzeniach wam przypominać i je na mapie literackich spotkań, kulturalnych spotkań w Polsce pokazywać. F jak festiwal. Poszukiwanie w ramach short stories to ważny element spotkań w ramach 18. Festiwalu Międzynarodowego Opowiadania. I takim poszukiwaniem było spotkanie w Concordia Design Wrocław i
trylogia flash fiction w reżyserii Martyny Majewskiej, Łatwe kłamstwo błyskawiczne. Wielu czytających, między innymi w środku, w tomie drugim, performance Paula Diviaka, mężczyzna wyperfumowany i Dardanella. Cały wieczór w ogóle podzielony na trzy tomy, trzy odsłony spotkania z Martyną Majewską, reżyserką, udało mi się tuż przed premierą tego wydarzenia performatywnego porozmawiać, dosłownie kilka minut przed. Ja akurat bardzo lubię czytanie performatywne jako formę. Wręcz można powiedzieć, że się specjalizowałam do jakiegoś czasu, bo lubię ten półprzygotowany spektakl, że dostajemy teksty i muszą pierwsze intuicje zadziałać i zawsze kilka tych scen, które można wyimprowizować i które po pierwszym czytaniu wydają się gotowe, to właśnie te gotowe będą widzom pokazane. A jeżeli chodzi o małą przestrzeń, to nie jest aż tak mała, w sensie ta sala Concordii jest duża i daje jakieś performatywne możliwości, więc wydaje mi się, że ją wykorzystaliśmy właśnie tak pół na pół, czyli trochę zbudowaliśmy bardzo teatralnej sytuacji światłem i szczątkową scenografią, a trochę zachowujemy ten charakter, który jest dany. No i jak to z krótkimi bardzo pracami? Akurat czytanie performatywne pasuje, no ponieważ dostaliśmy trudne zadanie od organizatorów, flash fiction, no to po prostu szukaliśmy trochę flash acting, żeby było szybko, efektownie, krótko i jeszcze może z sensem, ale to się okaże. Jeszcze w środku, w części drugiej performance Paula Diviaka, który, jak rozumiem, jest zupełnie osobną rzeczą, czy wpisuje się w tą trylogię? No to jest ten urok improwizacji, zaraz zobaczymy, jak się wpisze, ponieważ jego performance jest przygotowany dużo wcześniej i my nie wiemy, jak będzie wyglądał, w sensie nie jest to sytuacja przepróbowana, tylko absolutnie performatywnie otwarta, więc dopiero za 4 godziny czy za 3 mogę odpowiedzieć, jak się wpisał i sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Trochę tej kuchni dotknijmy, bo jesteśmy tuż przed premierą. Czy to jest tak, że pracując nie miałaś możliwości ingerencji, bo czasami wiadomo, coś się układa w tekście inaczej, a w sytuacji scenicznej układa się inaczej. Zrobiliśmy sobie z tego zadanie aktorskie oraz założenie, żeby w całości te formy literackie, które zostały nazwane flash fiction, zachować dokładnie tak, jak je napisali autorzy. Gdybym dostała dłuższe formy opowiadania, może kilkustronicowe albo fragmenty dłuższej literatury, to na pewno bym dla komfortu widza skracała albo szukała sensów, które mogą być podwójne i po prostu bawiła się tak, jakbym się bawiła z tekstem, który był napisany z przeznaczeniem na scenę. Ale tutaj dostaliśmy kawałki krótkie, zwarte, właśnie to, co realizujące to, co rozumiemy pod słowem flash, więc jako założenie zrobiliśmy, nie skracamy, nie wykreślamy, tylko dokładnie tak, jak autorzy napisali, czytamy i wydaje mi się, że to jest takim należnym szacunkiem dla tej zadanej formy. Ty lubisz na poziomie teatralnym pracować z takim elementem jak short stories, czy lubisz takie większe narracje, jak to jest? Ja w ogóle lubię pracować. I jakby to wyzwanie jest fajne. Pewnie jakbym dostała dużą XIX-wieczną prozę do zaadaptowania, też bym znalazła jakoś na to swój pomysł i po prostu każde wyzwanie jest do obrócenia dla mnie, do powołania na scenie. Nie, w sensie nie mam lęku przed różnorodnością. Tu jest jeszcze jeden element, bo takie czytania performatywne są, oczywiście sam teatr czy działanie teatralne jest niepowtarzalne ze swojej natury, ale tutaj ta niepowtarzalność jeszcze jest jednorazowa, to znaczy jest to założenie, że to nigdy więcej się już nie wydarzy. To nie jest taka para w gwizdek, wiesz, bo przy pracy nad spektaklem jest tak, że coś rośnie, jest ten okres prób, potem jest prawo drugiego spektaklu, który najczęściej jest słabszy i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda, wiesz, jak się rozkłada siły w takim działaniu, gdzie wszystko no, jest jeszcze działaniem performatywnym, więc jest taką, jak powiedziałaś, pracą niedokończoną? No tak się pracuje, że wszystkie ręce na pokład. W sensie bardzo dużo koncentracji, więcej nawet niż przy premierze, bardzo dużo też zaskoczeń reżyserskich, no bo to jest bardzo, bardzo świeże, natychmiastowe zderzenie z widzem. Pokaz jest tak naprawdę próbą generalną, no bo wiadomo, że w tak szybkim czasie ja nigdy nie przeprowadzam całego przebiegu i nie mogę ani dać uwag, ani jakoś bardzo intencjonalnie nad tym zapanować, więc to jest też no, duża odwaga takiego realizatora, który no, daje tę otwartość i totalne zaufanie dla wykonawców, w tym przypadku dla aktorów, ale ja mam
tutaj tę swobodę i fajną sytuację, że aktorzy, których zaprosiłam, to są osoby super samodzielne, bardzo już dojrzali, ukształtowani artyści, którzy dają tak dużo z siebie, że ja mogę być spokojna. Łatwe kłamstwo błyskawiczne już za chwilę. Premierowo, tak mogę powiedzieć. Czyli jedyne takie przedstawienie performatywne już za chwileczkę na 18. Festiwalu Opowiadania. Martyno, bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję ślicznie i zapraszamy. Tych spotkań, dyskusji, czytań było znacznie, znacznie więcej, ale wszyscy czekali też na ostatni wieczór festiwalu, podczas którego ogłoszono, kto został zwycięzcą tegorocznego konkursu na najlepsze opowiadanie. W konkursie pod hasłem A teraz defiluj. Spośród wielu nadesłanych tekstów ten najlepszy wybrał Jakub Skurtys. I to prosty wybór. Zresztą posłuchajcie. Ja występuję tutaj w roli jednoosobowego jury konkursu Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, jednoosobowego jury i przez to nie mogę powiedzieć takiej klasycznej formułki, którą zwykle się mówi, że obrady były bardzo zacięte, było mnóstwo sporów i koniec końców wiadomo. I tak wygrała ta książka czy ten tekst, na który nikt wcześniej nie stawiał i o który nikt nie walczył, bo wszyscy się mogli na to zgodzić. No niestety czegoś takiego nie było. We mnie ten spór jest, bo jeśli jakiś spór był, no to ja go toczyłem w sobie, toczę go sam ze sobą i dalej go toczę. Toczę go nie tylko dlatego, że przyszło mi poprowadzić warsztaty z dziesięciorgiem nominowanych i w jakiś sposób się przez ten czas, mam wrażenie, już związali. Poznaliśmy, nawiązaliśmy jakieś relacje. Było to dla mnie też bardzo cenne doświadczenie, natomiast to też utrudnia. Ale to nie jest jedyny powód, który tą decyzję mi od początku utrudniał. Mam wrażenie, że zderzyły się prozy, gatunki prozy, typy prozy o zupełnie różnych charakterystykach. Że ten wybór jednego opowiadania, tylko jednego opowiadania, musi być dokonany między jakąś wielką, epicką narracją, a prozą konceptualną, prozą poetycką, prozą bardziej liryczną w swoim zamyśle. Musi być dokonany między młodością i doświadczeniem, tak? Między poszukiwaniem swojego języka, a językiem już wydestylowanym, stworzonym językiem, który się broni jako taki. Musi być też dokonany między pisarzami, bardzo doświadczonymi pisarzami, którzy mają już na koncie nie tylko publikacje, ale nawet książki, próbują się w różnych stylistykach, w różnych gatunkach, a pisarzami, którzy próbują odnaleźć się na scenie literackiej, na rynku literackim, być może opublikować swoje pierwsze teksty, nawet nie książkowe, tak, tylko teksty w czasopismach. Więc mamy tutaj olbrzymi rozstrzał możliwości, tak? I jeśli chodzi o pozycje społeczne i te pozycje, z których zabieramy głos, i jeśli chodzi o estetyki literackie. I wybór między nimi jest właściwie niemożliwy do dokonania. To znaczy trochę inaczej niż w poezji. Nie da się zestawić tych typów prozy, tych języków i tych modeli ze sobą, więc ostatecznie musiałem po prostu wybrać w tym sporze któreś ze stronnictw, którąś z linii, jakiś model, który akurat w tym momencie uznaję za bliższy duchowi festiwalu, bliższy być może akurat w tym momencie też mojej wrażliwości literackiej. Ostatecznie szukając między tymi liniami i wybierając, odnosząc się do tytułu, do tematu festiwalu, nie do zagadnienia, czyli a teraz defiluj, tylko do tematu całego festiwalu i tej myśli przewodniej, że to jest short story, tak? Short story festival również, a także do tego, że mieliśmy wieczory już czytań. Postanowiłem wyróżnić kogoś, kto jest na początku swojej twórczej drogi. Trochę na zasadzie zachęty, żeby to wyróżnienie dało mu kopa i powiedziało, rób to dalej, nie idź w filozofię, nie rób nauki, pisz prozę. Zwycięzcą tegorocznego konkursu Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania jest Marek Maraszek za opowiadanie. Spróbuję z pamięci, kiedy Ernest Nemeczek podziwia Feriego Acza, stojący na szczycie wzgórza, Feri Acz prosi Ernesta Nemeczka, by ten się nie bał. Ha, zapamiętałem cały tytuł. Gratuluję ci bardzo. Właśnie. I prośba oczywiście do laureata, żeby przeczytał opowiadania. Nie wiem, czy z komórki, czy z kopii, czy z czegoś. Z pamięci, tak jest. Podczas gdy Ernest Nemeczek podziwia Feriego Acza, stojący na szczycie wzgórza Feri Acz prosi Ernesta Nemeczka, by ten się nie bał. A. Wszechświat to kulki z chleba, które rozkładam na stole. Po środku masywne słońce z największego kawałka. Merkury, drobny, prawie jak przypadkowy okruch.
gładka od obracania w palcach Wenus. Potem Ziemia i planety, które recytuje się szybko, połykając końcówki. Na krawędzi stołu spoczywa Pluton, który za 2 miesiące przestanie być planetą Układu Słonecznego, o czym zadecydują astronomowie zebrani w Pradze. Tym, co koniecznie chcą zakończyć, jest zamieszanie wywołane odkryciem Eris, która, jak dowiedziałem się z telewizji, stanowi obiekt transneptunowy. Wydaje się, że piękny, o kojąco szarej powierzchni. Wyliczono, że Eris posiada masę większą od Plutona, a skoro tak, powinno się ją uznać za kolejną planetę Układu. Jak wszyscy, uczeni wolą jednak liczyć planety do pewnego rozsądnego momentu, zastanawiając się więc teraz, ile takich planet może pomieścić Układ, który można rozkładać na stole pod postacią kulek niezmiennych. Zabieram je ze sobą wszędzie, nawet na wakacyjne wyjazdy, wiedząc, że od czytania w samochodzie czuję nudności. Bardzo dziękujemy. I ja dziękuję za możliwość spotkań, rozmów, słuchania, opowiadań i rozmów o short stories na 18. Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu, którego podcast Alfabet Wojtusika jest jednym z patronów, partnerów. A partnerem tego odcinka podcastu w ramach wymiany wzajemnej jest oczywiście sam festiwal. P jak Patronite. Bardzo różne miejsca odwiedzam, jak słychać w podcaście Alfabet Wojtusika. Bardzo różnych rozmówców spotykam na swojej drodze, ponieważ wiele tych spraw, które związane są z literaturą, czytaniem, słuchaniem literatury i opowiadaniem o książkach, mnie po prostu interesuje. Jeśli chcecie wspierać Alfabet Wojtusika na co dzień, to jest taka możliwość. Można to zrobić na wiele sposobów, ponieważ wiele jest progów na patronite.pl. Do wyboru, do koloru, każdy z tych progów związany z jakimś dziełem literackim. Mechanizm działania jest prosty, wystarczy zerknąć na patronite.pl w zakładkę Alfabet Wojtusika, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Patronom, patronkom wielkie, wielkie dzięki za już, a na nowych patronów i patronki czekam. Do usłyszenia.